Bliźniaki, pomóżcie Karowi przejść. Co mam robić? Masz plecak rakietowy? To go użyj. Tak jest. Dziękuję. Tylko podziwiałem widok. Czego szukam? Dwa sporniki trzymające jacht. Będzie potrzebne sporo siły. Siły Jedi. Chyba sobie poradzę. Hej, K. Próbowałem przesunąć te wsporniki, ale... Tak, Gaps już mnie informowała. Dobra. Wspornik zdjęty, Gaps. Powiesz bliźniakom, żeby ściągnęli jacht? Robi się! Wasza kolej. Ścisłości już go dla ciebie poluzowałem. Niezła robota, Karl. Skakuj, zjedziemy na dół. Jestem, Gaps. Jak się twarz? Cudowny asystent, pokażemy wam, jak to się robi. Wiedziałem, że mamy rachunki do wyrównania. Zdradź nam swój kod do terminalu. Nie mogę! Zabiją mnie! Może zmienię jego zdanie. Dasz mi dostęp do swojego terminala. Nie! Nie mogę! Możesz nam zaufać. Jesteśmy przyjaciółmi. Odblokuj go. Jesteśmy przyjaciółmi. Mogę wam ufać. Odblokuję terminal. Jeśli się ruszy, strzelaj. Z przyjemnością. Dobra, BD. Co my tu mamy? Są wszędzie. Chyba nie na to liczyliśmy. W
Walczymy od lat. Ale nawet ich to nie spowolniło. Czego się spodziewałeś? Przegraliście! Republika jest martwa! Zabili ją tacy jak ty! Myślisz, że planowałem okupację Utapał? Zawarte przeze mnie kompromisy stworzyły przyszłość memu ludowi! Byłem na Utapał. Wszyscy cię tam przeklinają. Przynajmniej żyją! Po co walczyć, gdy nie możesz wygrać? Kapitulacja smakuje gorzko na początku, ale z czasem będzie słodsza. Uwolnij mnie. Dogadamy się. Nie, senatorze. Gdy twoje dzieci kiedyś to zobaczą, będą wiedzieć, że Jedi wciąż walczą. Rozczarowująca naiwność. Hej! Bliźniaki chyba znowu są głodne. Może zacznijmy się zbierać, zanim powtórzy się incydent z Caridy, co? A co z nim? Idzie z nami. Dobra, zabierzmy jedzenie na wynos. Szczęście, senatorze. Czeka pana randka z So Guerrero. Zabije mnie! O, no nie wiem. To zależy od tego, czy będzie pan współpracować. Mamy co trzeba? Współpracy, tak. To ważna rzecz. Ciekawe, co teraz nagra nam So. Najpierw musimy dostarczyć te dane. Mogę zajrzeć do terminala Seijiana? Może senator ma tam coś, co moglibyśmy użyć? Masz na myśli haki, które potem możesz sprzedać za nieco kredytów? Można walczyć w szczytnym celu i przy okazji swoje zarobić, Cal. Taka jest wojna. Może następnym razem. Dobra, ale stawiasz nam obiad. Bliźniaki są bardzo głodne. Ci senatorzy żyją jak pączki w maśle. Mogę zabrać jego jacht? To jest dla ciebie zbyt powolne. Będzie statek na weekendy. Na rodzinne wycieczki. Dobra. Zero z tobą zabawy. Nigdy nie byłam na statku senatora. Jeden kiedyś wysadziłam. To były czasy. Mamy jakiś plan co do senatora? Wciąż nad tym myślę. Zawsze możemy poprosić, żeby Kub i Liz sprawdzili, czy senator potrafi latać. Puść mnie, albo twoi przyjaciele ucierpią. Znajdą cię prędzej czy później, Jedi. Zapłacisz za to, Calu Kestisie! Zmieniam zdanie. Zawsze atakujmy Imperium. Ta. Miło jest zmieniać świat. Nie, są bogaci. Obrzydliwie. Chatowie to przy nich porządni obywatele. Dam głowę, że senator napchał sobie tyle kogoś, co... Co ci tyle zajęło? Podczas gdy ty goniłaś za kniami, Asur! Zostałeś przyłapany na ukrywaniu zdrajcy! Kestis! Otworzyć ogień! Rozproszyć się! Za osłonę! Tank, Faryk! Inkwizytorka! Uważaj! Hej, Caps! Dzięki za...
ziemniaki. Nie ma czasu na żal. Ruszajmy. Polują na nas mały. Musimy być o krok przed nimi. Ruszamy. Droga jest zablokowana. Chodź, wrócimy tu później. Przygotować się. A, to ty! Chroń mnie! Wątpię, by Sir się spodziewała, że tak tego użyję. Szturmowców. Musimy uważać, mały. Nie mogę się doczekać tego Jedi. Moja pierwsza ofiara. Walczyłeś kiedyś z Jedi? Nie. Nadciąga zagrożenie! Thank you.
Mam dość tego miejsca. Oddychaj. Muszę cię widzieć. Chcesz przejechać? Pośpieszyłem się. Ja załatwię inkwizytorkę, a wy utrzymajcie kanonierkę z daleka. Jasne. Musimy ją wykończyć. Cierpisz, Kestis! Wyczuwam to! Masz poczucie winy za wszystkich głupców, których poprowadziłeś na śmierć. Przez to jesteś tak przewidywalny. Rycerzem Jedi, zanim zdradziłaś zakon. Nazywałaś się Masana Tide.
Jesteście tam? Wracamy na modliszkę. Jeśli reszta się wydostała, spotkają się z nami w hangarze. Jeśli nie... Jest blisko. Żyjecie. Dzięki temu synowi Gandarka. Oberwałeś. Dam radę. Co z inkwizytorką? Martwa. Ale Gaps. I bliźniaki. Powinienem był. Wiedzieli, na co się piszą. Musimy się dostać na górę i przesłać informacje Sogererze. Tak, uczcimy poległych. Bidi, wezwij statki. Szlak. Liczyłem na lepszą obsługę parkingową. Brawo. Osłonisz nas? Tak jest. Dobra. Ściągnę ich ogień. A ty im dowal. Pora na zemstę. Widzimy się później. Jesteś gotowy, Karl? Tak. Przyciągnij ich uwagę, ja ich oskrzydlę. Będę was osłaniać z tego miejsca. Powodzenia. Chyba nadużyliśmy ich gościnności. Kończmy z tym. Mm.
Twoje pozycje. Odsłaniam się. Do dzieła. Jestem gotowy. Z95. Nieźle. Przejmujesz pałeczkę, Boat. Czułem, że będzie się palić. Widzimy się w powietrzu. Gotów? O, fajna ta nasza randka, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. To lokalizator? Drugi jest na modliszce. Jak przycichnie, to mnie znajdź. Rozliczymy się. Tak, zaufam ci. Widziałeś dane. Mamy sporo pracy. Chyba zdałem, co, BD? Boat! Niech moc będzie z tobą. Świetnie walczysz, Carl. Zobaczmy, jak latasz. Jest w trakcie konserwacji. Kiedy się przebijemy, skaczemy w nadświetlną. Musimy zaryzykować. Nadużyliśmy ich gościnności.
mamy towarzystwo. Hamuj na mój znak! Opadniemy za nich! Przyjąłem, brawo. Dobra robota. Oby to byli już wszyscy. Nie lubię długich pożegnań. Nadlatują. Wyjdę z szyku, odciągnę kilku. Dzięki, Bolt. Powodzenia. Tobie też. Do zobaczenia. Nie mogę ich zgubić. Trzymaj się. Można i tak. Sam mnie tego nauczyłeś. Wtedy. Jeszcze trochę. Nadlatuję więcej z powierzchni. Są za nami. Niedobrze. Tak, te padły. Już prawie. Diagnostykę, a ja wyślę dane. Wysłane. Oby ta informacja się przydała. Kopyta ze stołu, młody. No cóż, mamy szczęście. Ta książka jest kopią z archiwum Jedi. To świetnie, Sir. Szkoda tylko, że Imperium zniszczyło całą resztę. Cierpliwości. Tej wojny nie da się wygrać szybko. Ani samotnie. Galaktyka jest wielka, droidzie. Widziałam jedynie cząstkę tego, co oferuje. Ale kiedyś powrócę na Datomirę i wyszepczę śpiącym siostrom to, czego się dowiedziałam. Nie jesteś zaproszony. Wiesz, nieczęsto tak zdradzam stare rodzinne przepisy. No i co myślisz? Merin? Dobra to. Przydałaby się sól. Nadmiar soli szkodzi zdrowiu. Ale to jest pyszne, Gris. Mógłbym za to zapłacić. Naprawdę? Hej, może zacznę wystawiać rachunki, Kal. Hej, czy ktoś jeszcze poza mną czuje swąd? O! Żyroskop nawala. No świetnie. Jest tu jakiś port, w którym nas od razu nie wydadzą?
pokażesz układ, Kobo? A więc to tu osiadłeś. Po środku pustkowia. Można by się tam przyczaić. Jeśli ktoś wie, jak naprawić modliszkę, to Gris Drytus. Damy radę? Posprzątajmy, zanim odwiedzimy Grisa. Wiesz, jak nie lubi bałaganu. Zanieśmy to do warsztatu. Kilka modyfikacji nie zaszkodzi. Zobaczmy. Poszło łatwiej niż z konstrukcją mojej pierwszej broni. Zobaczmy, jak się sprawdzi.
Zmiana stylu, BD, ale nastrój równie dobry. Jeszcze trochę. Ruszajmy do kokpitu. Nie używałem ich od złomowiska na Brace. Dał mi je Prawf. Skrzynka z narzędziami kordowy z Bogano. Większość jego rzeczy pewnie wciąż tam jest i na kogoś czeka. Pióro ptaka Shio powinno przynosić szczęście. Solniczka Griza. Ale gdzie zostawiłem pieprz? Codziennie się zastanawiam, czy dokonałem słusznego wyboru. Systemy padają. Jakiś pomysł? Restartuje silniki. Nieźle, mały. Nie dolecimy do hangaru. Lądujemy. Trzymaj się, Billy. Spalone. Bez naprawy nigdzie nie polecimy. Dobrze. Jesteśmy tu. A to musi być placówka. A, chyba w końcu zobaczymy kantynę Griza.